U zbiegu ulic 10 lutego i 3 maja wznosi się największa kamienica przedwojennej Gdyni, nazwana Bankowcem. Ten luksusowy apartamentowiec zaprojektował architekt tzw. Szkoły Lwowsko-Krakowskiej inżynier Stanisław Ziołowski, który wygrał konkurs ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Budynek ma kubaturę 50 tysięcy metrów sześciennych, 9 kondygnacji i 90 metrów długości wzdłuż ulicy 3 Maja. Został wpisany do rejestru zabytków w 1983 roku. Budowę realizowano w 3 etapach w latach 1936-39. To pierwsza, najbardziej luksusowa część Bankowca. Te dwa zdjęcia pochodzą z około 1937 roku. Bankowiec z czasów okupacji niemieckiej, rok 1940. Ziołowski zgodnie z ówczesną modą nadał budynkowi kształt statku z wieżyczką jako mostkiem kapitańskim zakończonym masztem. Zgodnie z modernistycznym kanonem budynek ma jasną elewację, płaską bryłę i antyportal, czyli cofnięte wejście i wjazd do budynku. Lodzie i okna umieszczone pasmowo, obramowane są trawertynem, a jasna fasada wykonana jest z wapienia pińczowskiego. Dalsza część fasady, ta jaśniejsza, to tynk imitujący kamień. Charakterystyczne dla modernizmu są wąskie okna, tak zwane termometry. Uskokowy szczyt nawiązuje do gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Druga część, już nie tak luksusowa, łączy się harmonijnie z pierwszą częścią budynku. Najpóźniej wzniesiono budynek od ulicy Batorego. Dokończono go już podczas okupacji niemieckiej. Bankowiec, jako budynek o najwyższym standardzie, posiadał szereg udogodnień takich jak windy działające do dziś, garaż podziemny na 18 samochodów oraz schron przeciwlotniczy. Ta betonowa altana znajduje się na dachu podziemnego garażu. W schodach do altany są szczeliny, które stanowią wentylację podziemnego garażu, wówczas pierwszego w Gdyni i jednego z pierwszych w Polsce. Do statku nawiązują również małe okrągłe okienka, przypominające bulaje. Posadzka holu ozdobiona jest mozaiką złożoną z małych ceramicznych płytek, tak zwanych gorsecików, w trzech kolorach – czerwonym, żółtym i czarnym. Stanowiły one częsty wystrój wnętrz z okresu międzywojennego. Potężne filary z czarnego błyszczącego lastryko miały podkreślać elegancję i luksus tej kamienicy. W głębi dawne wejście dla służby. Jasne okładziny dzieliły pasma ciemnego lastryko. Przed wejściem na reprezentacyjną klatkę schodową umieszczono tablicę poświęconą projektantowi budynku. Zachowały się oryginalne drzwi. Klatka schodowa wyłożona jest płytami beżowego piaskowca z Morawicy, oddzielonymi czarnymi paskami czarnego kamienia dębnickiego. Możemy tu podziwiać przedwojenne oświetlenie kosmiczne oko. W rogu umieszczono kropielnicę. Na ścianach klatki schodowej wiszą fotografie ilustrujące modernizm. W kamienicy do dziś funkcjonuje kawiarnia Cyganeria, utrzymana w stylu lat 30. Art Deco.